Żeby to teraz ładnie pokazać, to zrobimy sobie zadanko, może jakieś, a może nawet nie jedno. Na przykład, zróbmy sobie taki wielomian. Z do trzeciej plus, tutaj w zadaniu było minus, z do trzeciej minus 3z kwadrat plus 4z minus 12 równa się 0. Mam taki wielomian. No i teraz, co bym sobie tutaj mógł zrobić z takim wielomianem? Pogrupuję sobie trochę te jego wyrażenia. On jest tak przygotowany, żeby było właśnie wygodnie to zrobić. Nie liczę jakby na takie wielomiany na kolokwiach. Takie ładne. Co mogę sobie z nim zrobić? Mogę go sobie uporządkować, czyli piszę, że wyciągam sobie tutaj z kwadrat przed nawias, zobacz, i zostaje mi z minus 3. Wyciągnąłem z tego plus i tu wyciągnę sobie czwórkę przed nawias. 4z minus 3 też zostało, widzisz, równa się 0. Naszedłem na coś takiego. I teraz mogę sobie wyciągnąć z kwadrat plus 4. Znaczy wyciągam to z minus 3 tak naprawdę. Z minus 3. I mam rozłożone w ten sposób na dwa czynniki ten wielomian, ale muszę sobie to jeszcze rozłożyć, żeby mieć z, z razy z. Bo jak rozłożę wtedy na liniowe, to wtedy każde tutaj to będzie moim rozwiązaniem zgodnie z tym regułami, które podałem tam wcześniej na rozkład na wielomiany liniowe. No ok, czyli mam teraz z kwadrat plus 4. Mogę rozłożyć jako z, to jest, mogę zrobić z tego różnicę kwadratu, dlatego że 4 to jest inaczej 2 razy i do kwadratu. Minus 2i kwadrat, czyli, no dobra, napiszę to może. To jest minus 2i kwadrat, jak widzisz. To jest minus całe 4. Zaraz będzie dwójka. Wyprzedzam znowu fakty. Minus 4i kwadrat, dlatego że i kwadrat to jest minus 1, to jest plus 4. Jak tak to sobie zapiszę, to jest z minus 3 jeszcze raz. I teraz wiem, że to jest jakby, tu jest kwadrat, to jest z kwadrat minus 4 kwadrat. Rozbijam to sobie na 2. Jak widzisz, tutaj znowu i pozwoliło nam to rozbić. W normalnym, na rzeczywistych, jedynym rozwiązaniem byłoby z równa 3, bo tego byśmy już nie rozbili. To jest z kwadrat plus 4, jeżeli by to było rzeczywiste, to jest parabola przesunięta 4 w górę, 0 przecięć na z 8 o x, więc rozwiązań by nie było. A tu mamy, i to nawet dwa rozwiązania. Jak dla każdej funkcji kwadratowej. Z minus 2i piszę, z minus 2i, z plus 2i, rozbiłem to sobie w ten sposób, z minus 3 równa się 0. No więc mam teraz rozwiązania. Jedno rozwiązanie z równa się 2i, drugie rozwiązanie z równa się minus 2i i trzecie rozwiązanie z równa się 3. I jak widzisz, to i to rozwiązanie, podkreślę je dwa razy, to też jest rozwiązanie, żeby nie było przykro, a te dwa podkreśliłem dwa razy po to, żeby zaznaczyć, że one są ze sobą sprzężone. Tak jak właśnie mówiłem ostatnio, że one są, będą ze sobą sprzężone. Zawsze jak mamy rozwiązanie zespolone, to będą sprzężone ze sobą. Będą sprzężone ze sobą dwa rozwiązania. Teraz zróbmy sobie jeszcze parę zadań z wielomianów. Jakie możemy mieć zadanie z wielomianów? Na przykład takie. Wiemy, że mamy podany wielomian 2z do trzeciej minus 7z kwadrat plus 10z minus 6. I wiemy, że pierwiastkiem tego wielomianu jest z równe 1 minus i. No i teraz właśnie wchodzi nam reguła sprzężonych pierwiastków wielomianu. Dlatego, że skoro wiem, że z jest równe 1 minus i, czyli pierwiastek z tego wielomianu jest liczbą zespoloną, to na pewno też pierwiastkiem z tego wielomianu będzie 1 plus i, czyli liczba sprzężona, czyli z sprzężone to jest równe sprzężenie z z. To jest powiedzmy tam z2, z1. Mój pierwszy pierwiastek, drugi pierwiastek. A to jest pionowe, równa się jakby co. Żeby nie było, że tu jakieś dziwne wzorki rysuję. I teraz tak. Mam takie dwa pierwiastki. Czyli jeżeli to teraz rozbiję na... Jeżeli to teraz przyniosę tutaj to te liczby 1 i minus i na lewo, to będę miał z minus 1 plus i. I tu będę miał z minus 1 minus i. I to są moje takie właśnie dwa liniowe wielomiany. I wiem z reguły z tamtej, której podawałem w lekcji poprzedniej, że jeżeli zapisuję to, jeżeli pierwiastkiem jest coś takiego, no to wtedy takie dwa wielomiany mogę zapisać jako iloczyn
W iloczyn mogę zapisać cały ten duży wielomian tutaj. No chodzi mi o to, że z minus 1 plus i razy z minus 1 minus i razy, tutaj zaraz pospieszę z wyjaśnieniem, razy az plus b, to jest właśnie ten, to jest właśnie ten mój duży wielomian, czyli 2z do trzeciej minus 7z kwadrat plus 10z minus 6. Ledwo się zmieściłem. Chodzi o to, że teraz tak, to jest moim rozwiązaniem, to jest moim rozwiązaniem, to jest pierwiastkiem wielomianu, więc mogę to zapisać jako dwa liniowe, jako iloczyn dwóch liniowych wielomianów. I to jest zawsze prawda. I teraz tak, teraz po prostu je sobie wymnożę. Wymnożę je sobie i to będzie z kwadrat minus 2z plus 2. I to jest jakby jeden cały mój pierwiastek tego wielomianu, bo zapisuję go jako mnożenie, razy az plus b. Aha, i czym jest az plus b? No az plus b to jest jakiś liniowy wielomian, który wiem, że jest pierwiastkiem, musi być jeszcze jeden, dlatego że jest trzeciego stopnia, muszą być trzy rozwiązania, kiedy jest trzeciego stopnia. No i tutaj to sobie zbiegłem do tego, to jest to jakby, a on musi być w takim stopniu, żeby one się wszystkie jakby wymnożyły do stopnia trzeciego, czyli skoro tutaj już mam kwadratowe, to został mi tylko jeszcze jeden liniowy i będę miał to rozwiązane. I jak to się rozwiązuje w takiej sytuacji? Teraz muszę wymnożyć to wszystko przez siebie, czyli pomnożę. No to dobrze, zacznę od mnożenia. Będę miał az do trzeciej minus 2az kwadrat plus 2az plus bz kwadrat minus 2bz plus 2b. I teraz sobie poporządkowuję te wyrazy. Az sześcian, przy z sześcian stoi tylko to. Podkreślę sobie, tu jest z kwadrat i tu jest z kwadrat. Z kwadrat mogę sobie wyciągnąć przed nawias, czyli to jest plus z kwadrat razy minus 2a plus b, czyli to jest to co tu miałem, minus 2az kwadrat plus bz kwadrat. Tu mam jeszcze z zetami, czyli też plus z wyciągam sobie przed nawias, mam 2a minus 2b. To stało przy zecie wtedy tutaj. Minus 2b plus 2b. I co teraz robię? Teraz pod spodem sobie napiszę ten wielomian, który miałem na początku, czyli 2z sześcian minus 7z kwadrat plus 10z plus minus 6 tam było, zdaje się. Minus 6. I teraz, jak się takie coś rozwiązuje, wypisuję sobie wszystkie te wyrazy wielomianu z i z do zerowej, czyli tu jest z do pierwszej, to są jakby wyrazy wolne tutaj. No i piszę, że a, tutaj w tym moim rozwiązaniu mam a stojące przy z sześcian, a tutaj mam dwójkę, czyli to one muszą być równe, muszę po prostu je sobie porównać i w ten sposób się to właśnie robi. Przy z kwadrat tutaj stoi minus 7, czyli mam, że minus 2a plus b jest równe minus 7. Przy z tutaj stoi 10, tutaj stoi 2a minus 2b równa się 10. A tutaj wynika mi z tego, że 2b jest równe minus 6, czyli 2b jest równe minus 6. Tutaj mi się pojawiają od razu te rozwiązania. Tu i tu najłatwiej z tego mogę wynieść. A jest od razu 2, rozwiązałem. B jest równe, z tego wynika, że b jest równe minus 3. Tak tylko w kwestii sprawdzenia, tutaj sobie podstawię, mam minus 4, minus 3, minus 7. 4 plus 6 jest 10, więc się wszystko zgadza. To są moje A i B. No ale to jeszcze nie koniec, muszę teraz to wstawić tutaj do tego mojego równania, bo to było moim rozwiązaniem, czyli AZ plus B było moim rozwiązaniem. AZ plus B to jest innymi słowy 2Z minus 3. 2Z minus 3. No i 2z minus 3 jest również tym liniowym wielomianem, który mogę wymnożyć razy tamten, więc moimi rozwiązaniami są tak, z równa się, jak na początku już wiedzieliśmy, 1 minus i, z równa się 1 plus i, no i z tego wyliczam, że 2z minus 3 musi być równe 0, więc z musi być równe 3 drugie i to jest rzeczywisty
rzeczywisty pierwiastek tego wielomianu. I to jest, jak widzisz, para sprzężona. Sprzężone ze sobą są. I to jest mój rzeczywisty pierwiastek, tak jak się spodziewaliśmy. Trzy rozwiązania, bo wielomian był trzeciego stopnia. I pierwiastek rzeczywisty jako trzecie moje rozwiązanie w tym wielomianie. Jakie jeszcze możemy mieć zadania tutaj? Zadania mogą być następujące. Na przykład dostaniemy, że mamy wielomian P od Z równa się tak. Z do trzeciej plus 2Z kwadrat minus 6Z plus K. I wiemy, że jego pierwiastkiem jest, to znaczy jego czynnikiem jest Z minus 1 plus I. Od razu w ten sposób podali, że ten liniowy właśnie wielomian jest moim, jak to się mówi, czynnikiem. On rozkłada ten wielomian. No to teraz wiemy, że w takim razie P od 1 minus I, tak, bo to jest minus, wiemy, że X minus A, to wtedy A jest pierwiastkiem, to jest Z minus 1 plus I, czyli pierwiastkiem jest 1 minus I. No to wiemy, że skoro to rozkłada, to P od 1 minus I musi być równe 0, prawda? P od 1 minus I musi być równe 0. No to sprawdźmy, w takim razie policzmy, ile to będzie równe. Tutaj mamy, jak widzisz, K, jakiś parametr, który mamy policzyć. To jest właśnie moja misja w tym zadaniu, żeby ten K policzyć tutaj. No to teraz robimy tak, po prostu nie ma innej metody, jak tylko to policzyć ręcznie. Tutaj jest niestety trochę roboty, ale trzeba to tak policzyć. Plus 2 razy 1 minus I do kwadratu. Minus tu powinno być. Minus 6 razy 1 minus I plus K równa się 0. No i teraz liczymy. 1 minus I do trzeciej to mogę sobie rozbić. Ja nigdy nie pamiętam tych wzorów na wzoru stosownego mnożenia dla trzeciej potęgi, także wybaczcie mi tutaj to, a nie chcę mi się tego dwumianem myśleć, ile to będzie nawet już o tej porze. I teraz zobaczmy, tutaj rozkładam sobie to mam 1 minus 2i plus i kwadrat minus 6 plus 6i plus k równa się 0, tak? To chyba dobrze rozłożyłem, minus 2i plus i kwadrat. Tutaj jak widać i kwadrat i 1 się skrócą bardzo ładnie, więc automatycznie wiem, że to tutaj to jest minus 2i, bo tu już raz to policzyłem. I teraz mam coś takiego, 1 minus i razy minus 2i, to będę miał minus 2i plus 2i kwadrat. Tutaj mi zostało 2i, czyli minus 4i minus 6 plus 6i plus k równa się 0. Jak widać, tutaj jest minus 2i, minus 4i, plus 6i się skracają. Piękna sytuacja. 2i kwadrat to jest minus 2 po prostu. Minus 6 plus k równa się 0. Czyli jak przenoszę, to minus 2 minus 6 to jest minus 8. Ostatecznie k jest równe 8. Wyszedłem na moje rozwiązanie, które chciałem Wam pokazać. Jakie jest jeszcze takie bardziej interesujące, tutaj może Wam pokażę takie zadanie, jakie tutaj mamy. No mamy takie, że z do trzeciej minus 4z kwadrat plus 9z minus 10 równa się 0. Z są oczywiście, ale krzywo napisałem, przepraszam, z to są oczywiście liczby zespolone. No i teraz będziemy używali no może nie metody prób i błędów, no tak właściwie, żeby podzielić sobie ten wielomian cały tutaj, musimy dowiedzieć się, będziemy to robili oczywiście za pomocą czynników dziesiątki, tak, czyli 1, 2, 5 i minus 1, minus 2, minus 5, minus 10, 10, to są możliwe, na pewno który z nich będzie czynnikiem tego wielomianu, to wiemy z lekcji o wielomianach. No nie będę teraz patrzył, nie będziesz teraz patrzył, jak ja tutaj tego próbuję robić. Wiem, że dla dwójki, dla plus 2, ten wielomian mi się tutaj bardzo ładnie rozłoży. No czyli co robię? Rozkładam sobie ten wielomian. Na co? Na to, że z do trzeciej minus 4z. Jak to sprawdzam? Po prostu podstawiam sobie pod dwójkę. Podstawiam 1 na początku. 1 tu mi się nie odejmie. Podstawiam 2, no to tu będzie 8 minus 16 plus 18 minus 10. Jak zobaczysz, to wszystko się sumuje ładnie do zera.
Więc teraz mogę zapisać z, że to jest równe z minus 2, jako że sprawdziłem, że dwójka jest pierwiastkiem tego wielomianu i jeszcze muszę mieć tutaj jakieś równanie kwadratowe niezidentyfikowane, dlatego że potrzebuję jeszcze dwóch zetów, potrzebuję dwóch pierwiastków, bo to jest trzeciego stopnia. Jeden znam, dwójkę. I potrzebuję jeszcze dwóch. No i co teraz robię? No robię to samo co ostatnio, czyli muszę po prostu porównywać współczynniki, no czyli piszę, że wymnażam sobie to po prostu. Mam tak, az sześcian plus bz kwadrat plus c razy z minus 2az kwadrat minus 2bz minus 2c. I teraz je sobie po prostu uporządkuję. Az sześcian pozostaje tutaj. Przy z kwadrat, tutaj mam z kwadrat, wyciągamy sobie przed nawias, z kwadrat to mam b minus 2a. C jest razy z, to teraz z sobie wyciągam przed nawias, to jest c minus 2b. I jeszcze minus 2c. To jest cały mój wielomian, a ten, który miałem policzyć, to było z sześcian minus 4z, minus 4z kwadrat. Minus 4z kwadrat plus 9z minus 10. Co teraz robię? Porównuję tak samo jak ostatnio. Z sześcian, z kwadrat, z do pierwszej, z do zerowej. Z sześcian tutaj jest 1, u mnie jest to a, więc od razu z tego mam, że a jest równe 1. Bardzo, bardzo prosto. I co dalej? Z kwadrat tutaj stoi tutaj przy moim b minus 2a, czyli jest równe minus 4 z tego. Tutaj c minus 2b jest równe 9 i tutaj widzę, że minus 2c jest równe minus 10. To z tego wyliczam c jest równe 5, włożę sobie tutaj 5, więc to jest 5 minus 2b jest równe 9 i z tego wynika, że przenoszę sobie tutaj to 5 na lewo, to będzie minus 4, więc b jest równe 4, więc podzielić na 2, ojejku, trochę się zaciąłem, b jest równe minus 2, tak, b jest równe minus 2, c jest równe 5 i a jest równe 1, ale my mieliśmy policzyć ostatecznie całe to równanie, czyli musimy poznać pierwiastki tego wielomianu, czyli wracając do tego, co mieliśmy, to mamy z minus 2, teraz mamy z kwadrat minus 2z plus 5, tak jak mieliśmy ostatnio. Muszę to rozbić teraz na nasze i to jest równe 0. Tym się już nie zajmuję, z tego mam prosty, to jest liniowy wielomian, więc wiem od razu, ile z pierwiastek. Pierwiastek z tego jest równe 2 i zajmuję się teraz tylko tym równaniem. Mogę to sobie zrobić deltą, ale ja Ci pokażę, że tutaj jest taki ładniejszy sposób na obejście, to wiem, że jest 0, teraz sobie będę liczył tylko to, z tego już wynika, że z jest równe 2, to policzyłem sobie na początku tą metodą prób i błędów, rozkładając dziesiątkę i sprawdzając po kolei wszystkie czynniki, to co robimy zawsze w wielomianach. I teraz tak, możemy sobie to ładnie rozłożyć jako, to sobie rozłożymy tak, pierwsza rzecz jaką zrobimy minus tutaj, to będzie pierwsza rzecz jaką zrobimy, plus 1, plus 4. Dlaczego? No bo po prostu sobie to uzupełniłem do kwadratu i to jest po prostu w tej chwili z minus 1 równa się z minus 1 kwadrat plus 4. No i tutaj ponownie oczywiście tutaj jakbyś liczył delta, to też wychodzi mniejsze od 0, więc wiadomo, że chodzi nam tutaj o czynniki zespolone. Z minus 1 kwadrat, tutaj byśmy chcieli na pewno różnicę kwadratów, używamy więc tej samej sztuczki co wcześniej, z minus 1 kwadrat minus 4i kwadrat i teraz już możemy napisać, że to jest z minus i plus 2i razy z minus 1 minus 2i. To jest mój rozpisany całkowicie już to równanie kwadratowe drugie. No i teraz z tego mam, że to musi być równe 0, bo to musi być równe 0, więc z jest równe 1 minus 2i lub z jest równe 1 plus 2i. I to jest już moje ostateczne rozwiązanie. Jak widzisz, wszystko się zgadza. Mamy trzy pierwiastki rozwiązane.
z jest równe jeszcze 2. No to tam z tego, co wiedziałem wcześniej. 3 pierwiastki, bo był wielomian trzeciego stopnia. Wielomian trzeciego stopnia zawsze będzie miał jeden pierwiastek rzeczywisty. I mamy dodatkowo jeszcze 2 pierwiastki zespolone, które jak widzisz są sprzężone ze sobą zgodnie z tym wszystkim, co mówiłem ostatnio. No dobra, to była ciężka lekcja, tak? Trochę sobie tych wielomianów dzisiaj porobiliśmy. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.